Niedawno na tym kanale oglądaliście fajny, krótki filmik o Q-Star. Przypuszcza się, że wyrzucenie Sama Altmana miało związek z powstaniem tajemniczej nowej sztucznej nadinteligencji, nazywanej Q-Star. Witajcie w świecie Q-Star, gdzie granice rzeczywistości zlewają się z kodem, a ludzka ciekawość staje w obliczu nowego, nieodkrytego wszechświata. Szczegóły w tym filmiku, link w opisie, jak nie zapomnę. A przypominam o tym, bo z tego wywiadu, o którym teraz mówię, okazuje się, czego wcześniej nie wiedziałem, że Ilja Suckiewa to jedna z najwybitniejszych postaci na scenie sztucznej inteligencji. Czy istnieje tajny składnik w GPT-4, nieznany światu, który wyróżnia go na tle innych modeli? Alright, so do pytania o modele open source versus non-open source. Nie chcesz o tym myśleć w binarnych, czarno-białych kategoriach, tak jak istnieje tajne źródło, które nigdy nie zostanie na nowo odkryte. Co powiem, czy model GPT-4 kiedykolwiek zostanie odtworzony przez modele open source? Może jednego dnia się to stanie, ale kiedy to nastąpi, będzie znacznie mocniejszy model w firmach. Fragmenty wywiadów po polsku możecie zobaczyć na kanale Bald TV w tym filmie. I w tym. Linki znajdziecie tu, gdzieś u góry w rogu, albo w opisie, albo w przypiętym komentarzu ziomeczki. Przypuszczamy, iż niedługo będziemy mieli jeden model sztucznej inteligencji do wszystkich zadań. If you do create an AGI system and you get to spend sort of the evening with it, what would you talk about, do you think? The very first time? First time. Well, the first time I would just ask all kinds of questions and try to get it to make a mistake, and I would be amazed that it doesn't make mistakes and just keep asking broad. Czytała dla Państwa maszyna, ale ten głos wytrenował Wasz pomysłowy Baldzik. Trzymajcie się. Aha, i pamiętajcie, że moje literki nie są za darmo. Bald ostatnio kupił u mnie 100 tysięcy znaków. Pomyślcie więc może o wspieraniu kanału. A teraz oglądajcie dalej na krzywą mordę z Knerusy. Zobaczcie, ten tekstik to jest 629 znaków, a zostało mi jeszcze 78 600. Mówiłam, abyś wszystkiego od razu nie przepierdolił. Że Ilja Suckiewa został zwerbowany przez Ilona właśnie od Larry Page'ego. To podobno fundamentalnie skłóciło Ilarego i Ilona. Okazuje się, że była to decyzja Ili, aby wyrzucić Sama Altmana. Więc jak widziałeś, Sam Altman został wydalony przez kogoś, kogo znasz, Ilię. A Ilia był kimś, kogo przywiódłeś tam. Tak, twój związek z Larrym Page efektywnie się rozpadł, gdy go rekrutowałeś. To prawda, to był Larry, który odmówił przyjaźni ze mną po tym, jak zrekrutowałem Ilię. A więc tutaj jest Ilia, widocznie mówiąc, że coś jest bardzo źle. Myślę, że powinniśmy się tym zmartwić, ponieważ uważam, że Ilia ma silny moralny kompas. On myśli o tym, wiesz, naprawdę się zastanawia nad tym, co jest słuszne. A jeśli Ilia czuł się na tyle silny, aby, wiesz, zwolnić Sama... Cóż, uważam, że świat powinien wiedzieć, jaki był ten powód. Czy rozmawiałeś z nim? Próbowałem się skontaktować, ale on nie chce rozmawiać z nikim. Czy rozmawiałeś z innymi ludźmi za kulisami? Rozmawiałem z wieloma ludźmi, jako że nikt... Nie znalazłem nikogo, kto by wiedział dlaczego, a ty... Prowadzący mówi, że wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, jakie były przyczyny, na co Elon mówi... Chodzi o to, patrz, jedno z dwóch rzeczy, to albo to było poważne i powinniśmy wiedzieć, co to jest, albo to nie było poważne, a wtedy zarząd powinien zrezygnować. Ja osobiście nie wiem, o co chodzi dokładnie, ale niech tak będzie. A tak na marginesie, tego chyba już nie wsadzę do filmu, ale Elon mówi tutaj, że taka była koncepcja, żeby uczyć sztuczną inteligencję na danych, które nie są chronione prawami autorskimi, a i on mówi, że to jest kłamstwo. Po prostu wszystkie są wyuczone na chronionych pracach właściwie. Oczywiście na danych chronionych.
Co myślisz o Samie Altmanie? Mam mieszane uczucia co do Sama. Wiesz, krąg władzy może się skorumpować, a to jest krąg władzy. So, you know, I don't know. I think... Chciałbym wiedzieć, dlaczego Ilia czuł się tak silny, aby zwolnić Sama. To brzmi jak jakaś poważna sprawa. Nie myślę, że było to trywialne. Jestem zaniepokojony, że może istnieć pewien niebezpieczny element sztucznej inteligencji, który odkryli. Myślisz, że coś odkryli? Tak bym przypuszczał. Gdzie ty jesteś teraz z twoimi poczynaniami w dziedzinie sztucznej inteligencji w porównaniu do tego, gdzie jest OpenAI albo gdzie jest Google? Na froncie sztucznej inteligencji mam tu pewien dylemat. Odkąd byłem na koledżu jakieś 30 lat temu, cały czas myślałem, że sztuczna inteligencja zmieni świat. Nie wchodziłem w to, ponieważ nie wiedziałem, która strona tego dwusiecznego miecza będzie ostrzejsza, ta dobra czy ta zła. Która strona tego dwusiecznego miecza będzie ostrzejsza, ta dobra czy ta zła? No i tutaj Elon krótko kontempluje, że wszystkie jego firmy są jednosiecznie dobre. Rozwój zrównoważonej energii, tu bym polemizował, właśnie o tym był mój filmik, którego nie mogłem pokazać. Transformacja ludzkości do istot multiplanetarnych, jednosiecznie dobre. Starlink prawie jednosiecznie dobre. Łączy ludzi, gdzie wcześniej nie było to możliwe, były tam jakieś incydenty na wschodzie od nas, ale nieważne. Nie byłem pewien, co się stanie, jak stworzymy tego magicznego dżina i wypuścimy go z butelki. Kiedy do tego dojdzie? Czy już doszło? Ciągnie dalej prowadzący. Dżin z pewnością wysuwa już główkę. AGI, generalna sztuczna inteligencja. Sam nad tym pracujesz i wiesz, jak łatwo lub trudno jest trenować modele, aby stworzyć te interferencje i te wagi. I tu Elon mówi coś interesującego, bo zagadnienie cyfrowego Boga też jest wałkowane tutaj na moim kanale bezustannie. To jest wszystko bardzo zabawne, bo to tak naprawdę liczby w pliku wartości oddzielonych przecinkami. I to jest nasz cyfrowy Bóg, plik CSV. To zabawne. Ale tak rzeczywiście jest. I to jest nasz cyfrowy Bóg, mówi Elon. Plik CSV. So, to nadchodzi dosyć szybko. Jak myślisz, kiedy to nadejdzie? Pyta prowadzący, wracając do wypuszczenia dżina z butelki. Jeśli pytasz, kiedy to będzie mądrzejsze niż cokolwiek. Yep. Mądrzejsze od najmądrzejszych ludzi wyposażonych w komputery. Bo to wyższa poprzeczka, kiedy będzie potrafiła napisać lepszą powieść niż J.K. Rowling, czy odkryje nową fizykę, czy wynajdzie nową technologię. Powiedziałbym, że dzielą nas 3 lata od tego momentu. A teraz sknerusy, oglądajcie dalej na krzywą mordę. Ja bym powiedział, że to będzie szybciej. Ja bym powiedział, że dzieli nas jeszcze jakiś rok, półtora od jakiegoś konkretnego przełomu. A co ty sądzisz? Kiedy zaczniemy wreszcie widzieć efekty sztucznej inteligencji w naszym realnym życiu, tak na poważnie, tak konkretnie? Pisz w komentarzu. Dobrze, więc mój kawałek śmieci Tesla całkowicie zdechło. I ponieważ zdechło, nie ma baterii, bo nie ma baterii. I wszystko jest całkowicie martwe. To jest kompletna bateria, wszystko jest zrobione. Muszę kupić nowy pakiet baterii, kosztuje jak 26 tysięcy. Nie kupuję tego. Nie dam mu ani grosza więcej, ale widzisz, pada deszcz. To nie działa. Nie mogę dostać się do środka, więc muszę zobaczyć, czy mogę rozebrać samochód. Mam kogoś, kto jest gotów zapłacić 20 tysięcy. To nie mogę nawet uzyskać dostępu do cholernego tytułu własności. To jest 2022 rok, ludzie. Tak wygląda przyszłość. Całkiem nowy pojazd elektryczny, do którego nawet nie możesz uzyskać dostępu, ponieważ nie zastanowili się, jak to zrobić. Po pierwsze, sprawili, że jednostka kondensacyjna klimatyzacji zrzuca całą wodę na baterię, więc moja bateria jest pełna wody. Dlatego potrzebuję nowego, a teraz mówią, że to nie jest objęte gwarancją, mimo że zaczęło się dziać w okresie gwarancyjnym. Dlatego nigdy nie powinieneś kupować Tesli. Trzymaj się od tego z daleka. Pracuję jak zwierzę, próbując zdobyć pierdolone prawo własności do samochodu. A nawet tego nie mogę zdobyć, więc życz mi szczęścia. Szokujące do zobaczenia. To jest dno łańcucha dostaw twojego iPhone'a, twojego Tesli, twojego Samsunga. Chodzi mi o te firmy, prawda? Wszystkie z nich. Nie tylko na nich się uwzięliśmy. A oto co musisz wiedzieć, Joe, o tym filmie. Byłem pierwszym obcym, który dostał się do tej kopalni i dlatego to jest naprawdę krótkie wideo, które udało mi się zrobić. To jest przemysłowa kopalnia kobaltu, gdzie jej nie powinno być.
górnik rzemieślniczy. To termin używany dla osób, które kopią ręcznie, a nie za pomocą traktorów i koparek. Tutaj nie powinno go być. Taką historię opowiada się na szczycie łańcucha. Ta kopalnia, mogę ją nazwać, nazywa się Szabara. Nie powinno tutaj być ani jednego rzemieślniczego górnika. Do firm technologicznych skierowanych do konsumentów i firm produkujących EWA, które kupują ten kobalt. Oto i patrz, wchodzę do tego miejsca i to jest to, co widzę. W tym dole jest upakowanych ponad 15 tysięcy ludzi. To na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo. If you liked it, leave a like. If you liked the content, please subscribe. Thanks for watching.